tu się robią kawki, a ja już wam pokazuję, jak wygląda sytuacja. Stoimy jak zawsze przy plaży. Nie no, to jak zawsze to przesadziłem, ale staramy się właśnie stawać w takich miejscach, jak tu widzicie. Okej, witajcie w tym nowym, pięknym dniu. Faktycznie, no jest piękny, jak sami widzicie na załączonym obrazku. Tu już się ludzie pomału chilloutują. Plaża się szykuje do... A tutaj jest Benek, tutaj jest parę kamperów. Dzikus jest fantastyczny. Myśmy, że tak powiem, wczoraj na niego przyjechali po południu. No i trochę żeśmy sobie na nim posiedzieli. Plażę żeśmy zaliczyli. No a za chwilę jedziemy na kemping. No niestety musimy znowu zajechać na kemping, dlatego że musimy się oprać. Więc dziś mamy dzień prania. No i nie tylko, bo dziś taka fajna miejscówka tutaj jest. Jak ktoś będzie koło Cagliari, no to jest tu taki raj, takie miejsce. Zresztą za chwilę zobaczycie. U nas to wygląda tak, że my teraz poranna kawa, jest 9:40, więc widzicie, że ona wcale nie jest taka poranna. A jeszcze wam puszczę drona przy okazji, to zobaczycie w ogóle, jak ta miejscówka wygląda. Słuchajcie, zobaczcie, co się dieje. To jest październik, 12 października, temperatura 33 stopnie. Myśmy wylądowali w tym miejscu. Benek od dawna nie był nigdy tak rozłożony, tak jak na załączonym obrazku. Już nie pamiętam takich czasów, żeby były rowerki wyciągnięte, chociaż w Cagliari mieliśmy, że tak powiem, tak, raz był rozłożony. I teraz słuchajcie, idziemy wam pokazać to miejsce tutaj, bo myśmy przed chwilą się tutaj zabokowali, rozłożyliśmy się to i idę wam pokazać to miejsce. Zwróćcie uwagę, że wszystko, że tu cały kemping jest na fullu. Jest na full pełny. Gdzieś o uszy mi się obili tutaj, że są też Polacy, być może ich zlokalizujemy. Tu. A teraz idziemy razem pokazać wam chyba najpiękniejszą plażę, na jakiej byliśmy do tej pory. Adrianka jeszcze nie wierzy, bo ona mówi, że ja... Tu są prysznice, widzisz, to zrobię z plaży, przejść się opłukać. Tak, bo Adrianna mówi, że... Ja mówię, że każda jest piękna, nie, tak? Nie, wszystkie są najpiękniejsze. Dobra, okej, okay, ale teraz... Każda jest piękna, to może i jest. Okej, okay, no to teraz jak wyjdziemy za rogu, ja chcę znać twoją opinię. Bo ja się poczułem jak na Szeszelach. Dokładnie tak się poczułem. Aha, i... Od ciebie? Nie, ja się go pytałem, gdzie jest chemiczna toaleta. Tam jest, znalazłam. Tak, i on też mi właśnie tam pokazał, więc jest super. I teraz zobaczcie, co... Tu jest taka knajpka, tak, tam mamy knajpę, restaurację, pewno będą drinki wieczorem, zobaczymy. Teraz patrzcie się tu, zobaczcie ten moment, zobaczcie tą plażę, no, zobaczcie to, jak to w ogóle wygląda. To jest dla mnie miazga, powiem wam. To jest dla mnie miazga. Na tej plaży jest wszystko, co nam potrzeba. Błękitna woda, kamienie jak na Szeszelach, marina. Z tej strony mamy góry, palemki, no to bo to jest taki, wiesz, do zdjęcia na full wypasie, tak? Ja wam powiem tak, jest i to jest, niby człowiek chciał zrobić fotostopa
A okaże się, że chyba tu pomieszkamy. Ale to ja wam jeszcze pro tipa mam w takiej tajemnicy, bo jeszcze nie wiem, ile płacimy za ten kemping, nie mam bladego pojęcia, ale w tym miejscu, gdzie wam teraz pokazuję, a pewno widzicie tego kampera, tam jest dzikus. Więc można tutaj być na dzikusie w tym miejscu. Myśmy go, że tak powiem, zobaczyli później, więc prawdopodobnie jeszcze jedną noc spędzimy na tej plaży na dziko. Jakbyśmy teraz przyjechali, to byśmy serwisu nie mieli. Nie wiem, no, on postawił serwis. Ja potem pójdę zobaczyć, może się ten zbiornik ich napełnił od tej takiej, wiesz, szarej wody, że na full jest. A może w określonych godzinach, może siesta serwis też ma? Nie, od 13. Aha, no to zobaczę, co tam pisze. Nie, bo... Część, w której my jesteśmy, to jest tutaj, Spiaggia del Riso. Tam jest ten parking for free. Tutaj mamy markecik, w którym robiliśmy już początkowe zakupy i potem jeszcze tam zobaczymy. A my teraz idziemy na drugą część tego kempingu. Dlatego, że ten kemping jest przedzie... Co? A! I teraz zobaczcie, tu jest druga część kempingu. To o, ona jest pod drzewami. My strasznie nie lubimy drzew, bo tu już by nam Starlink nie działał, tu już tak, ale powiem wam, że chłodek tutaj jest obłędny. Tu jest czuć temperaturę 10 stopni mniej, bo my to niestety musimy w upale mieszkać. Ale jest bardzo ładna część kempingu. Bo my nie jesteśmy... O, dobra. Lavortici. Lavortici po włosku, czyli idziemy zrobić pranie. Idziemy do Lavortici. Czekaj, dobra, okej, okay, więc to mniej więcej wygląda tak. Jest jedna zajęta. Okej, okay, to do której rzucamy? Do której chcesz wejść? Do tej chcę. Do tej ostatniej? Tak. Dobra, no to ostatnią wygramy. Używana. Proszę. Startuj. Pranie wrzucone. Pranie jest nastawione na 2 godziny. Tak naprawdę wybieracie tylko 20, 35 lub 60, co was interesuje. Wrzucamy tutaj tokena. Token kosztuje 5 euro i pranie załatwione. Szczerze, my musimy jeszcze jedno zrobić, więc ja jadę po tokena. Słuchajcie, jest godzina 14.30. Powiem wam, że kemping śpi, ale dosłownie cały kemping śpi. Bo na pewno wieczorem tu będzie rumor straszny. A teraz chyba wszyscy kimają. Bo tutaj na plaży też jest pusto. Bo jest dzisiaj straszny upał. Zanotowaliśmy temperaturę 37 stopni. Uwaga! 12 października 2023 37 stopni w słońcu. Ale ten nasionokapcie. Ja pierwszy raz widzę mysia, który ma terenowe kapcie. Taki normalny? No nieźle. Tu wam właśnie chciałem to pokazać, że wjazd do kempingu podczas siesty jest zamknięty i nie ma bata, żebyście się dostali. Uwaga! Od 13 do 15.30 parking jest zamknięty, a to, że w nocy jest zamknięty, to jest takie oczywiste, tak? Od 24 do 7 rano jest szlaban spuszczony. Ale tak jakbyście chcieli tak przyjechać właśnie na porze siesty, no to czekacie. No, a to nie jest tak fajne w takim skwarze czekać. Sklepiki pozamykane. O. Nieźle, dobra, słuchajcie, wejdziemy po pranie, bo dzisiaj był dzień prania, jak już wiecie. Witam w ten piękny kolejny nowy dzień na Sardynii. Słuchajcie, 8.26, nasze pranie się suszy i duży błąd był taki, że myśmy zostawili pranie na zewnątrz. Ono w nocy po prostu znów nabrało wody. No, teraz już wiemy, że teraz w nocy się trzeba ubrania chować, dlatego że jest duża różnica temperatur. Zobaczcie, tu wszystko jest skroplone. Dosłownie tu wszędzie jest woda, benek jest cały z wody i tą wodę też mam. O, zobaczcie, normalnie kapie woda, tak? Jest szyb z tego wszystkiego. O, no i te nasze ubrania
które mieliśmy wczoraj wieczorem, były suche, a w tym momencie są wilgotne. Dobra, zrobimy taki poranny spacerek, dlatego że idziemy wyrzucić śmieci. Bo tak, idę wyrzucić śmieci, tam jeszcze pizzę wczorajszym wieczorem, potem wyprowadzimy kota. Kemping pomału budzi się do życia. Pomału tak ludzie wstawają, nie wszędzie są te śniadania, nawet kawki. Bym z niego dzisiaj wyjeżdżamy na dzikusa, no bo to jest tak, mamy tak zawsze poplanowane, dzień na kempingu, 2 dni na dzikusie, góra 3, to zależy jak tam nasze wyglądają serwisowe sprawy, czy woda nam szybciej schodzi, albo czy kota trzeba wyprowadzić. Zaraz wam pokażę tutaj. Aha, tu jest segregacja, pełna segregacja, chociaż nikogo to nie widzi. To poczekajcie, ja zrobię sobie segregację i... No dobra, śmietnik wywalony. Pójdę zobaczyć, czy już kawkę sprzedają. Ach, nieraz człowiek ma taką ochotę na takie, nieraz takie lokalne rzeczy, jak na przykład kawa z rana, taka włoska, taki ekspres oryginalny. Albo ta włoska oryginalna pizza, chociaż wczoraj żeśmy zamówili 2 pizze z autu kawki. Mamy kawkę, więc możemy sobie... Buongiorno. Przychodzę tu na kawę. Tak, przyjdę tu zaraz na kawę. Zapytam się Adrianki, czy chcemy wypić tu kawę, ale to będzie chyba bardzo taki fajny moment dnia, żeby sobie taką włoską kawę właśnie. Fajnie, cieszę się, że to jest otwarte. Dobra, no zobaczcie, no to wszystko jest porozkładane. Większość ludzi, nie, może inaczej, pół na pół. Do czego zmierzam? Połowa jest objazdowa i przyjeżdża po prostu traktować taki kemping na nocleg. Ogarniają okolice motorami, rowerami. A druga połowa jest taka, że rozbija namiot, rozbija, że tak powiem, ogrodzenie i mieszkają sobie tutaj tydzień, dwa i potem jadą dalej. To tak zauważyliśmy taki trend. Niestety tu są sami Niemcy. Dookoła wszystko, co to widać, to niemieckie rejestracje, z rzadka przejawiają się francuskie i włoskie na tym kempingu i w tej części. To 90% to Niemcy, a reszta, takie 10 przypada na ten. Potrafią się chłopaki bawić. Więc tak, mi został teraz kod do wywolenia i ten, ja Adriance zapowiem. Adrianka, słuchaj, idziemy na kawkę i na ciasteczko, jak będziesz gotowa, dobra? Słuchajcie, muszę coś wam pokazać. Tu jest siatka. Dobra, wszyscy widzą tą siatkę. Tam wystają kampery. To jest siatka, za którą żeśmy stali dosłownie przed chwilą. Tu jeszcze żeśmy serwis robili w tym miejscu. Więc tu jest serwis tego kempingu. A my jesteśmy teraz na parkingu, zobaczcie. Jesteśmy na parkingu, który styka się z tym kempingiem. Parking jest olbrzymi. I uwaga, parking jest for free. Całkowicie darmowy, z dostępem do tego samego miejsca, za które myśmy przed chwilą zapłacili 40 euro. Camping za tą dobę, za te ostatnie 24 godziny, kosztował nas 40 euro. Dlaczego taki licznik? Oni liczą osoby osobno. No i powiem szczerze, że na tych osobach zapinają. Dlatego, że 10 euro jest za osobę liczone. No to jak przyjedziecie sobie tu w trójkę albo w czwórkę, to już jest fajne zapięcie na dzień dobry. Więc 10 euro osoba plus 14 euro kamper. No to suma summarum wyszło nam 34, no i oczywiście tam jakieś jeszcze tam do liczenia, nie wiem co oni tam doliczali.
No, my tutaj prawdopodobnie tutaj sobie zostaniemy na dzikusie, a teraz z Adrianką idziemy na spacerek w tamtą stronę. Zresztą to wam pokażę. To naprawdę jest mega widokowo. Wejdziemy sobie zaraz na te skałki, na tych skałkach sobie porobimy. Uwaga, jaszczureczki, tych jaszczurek tutaj jest naprawdę kosmiczna ilość. No i zobaczcie, jak to tutaj wygląda. No jest fantastycznie, a zapomniałem wam powiedzieć, że te wille, które tutaj są, to jest po 1 000 000 euro za sztukę. No. Dobra, nam się dzisiaj szykuje raczej spacerek. Zresztą, no tak, jedziemy bez planu. Tu jest mega, mega okolica i tą okolicę, gdyby ktoś przyjechał do Cagliari, to warto tu przyjechać na 3-4 dni w to miejsce, dlatego że tu jest cała masa różnych fajnych miejscówek, delikatny trekking tam na tą górę jest. My wczoraj żeśmy odpięli rowery, czy dzisiaj odepniemy rowery, nie wiem, ale teraz idziemy bardzo ładnym spacerkiem w tamtą stronę na taką kolejną cudną plażę. No kurczę, to jest najgorsze to, że na kolejną cudną plażę idziemy w tamto miejsce. Robimy taki spacerek wzdłuż wody. Trochę liczymy, że dzisiaj będzie trochę chłodniej, no bo wczoraj padła taka temperatura 37 stopni w dzień, więc ja nie jestem przyzwyczajony do takich temperatur. Strasznie je omijam. Mam nadzieję, że jakieś takie małe ochłodzenie dzisiaj przyjdzie. No i zobaczcie, jaki w ogóle klimacik tutaj jest w tym miejscu. Dobra, Adrianka teraz będzie szukała takiej drogi, bo mamy takiego Tetrisa w przejściu. Po takich, no powiem, takim trudnym terenie. No ale proszę, można. Tak, taki szlak czerwony, tak, można tak to nazwać, czerwony szlak. Tak żeśmy sobie wyszli, żeby pochodzić po głazach. Tak, już, tylko słuchajcie, na wprost jest żółw. Jak widzicie tą skałę, nawet takie paluszki, ma rączkę, ma ten. Teraz mnie ciekawi, czy to jest naturalnie wyżłobiona skała, która przypomina żółwia, czy ktoś to ogarnął. Zaraz idziemy tam zobaczyć. No, my się tu przeprawiamy po tych takich skałkach. Powiem wam tak, no nie są takie śliskie. Pewnie jakby padał deszcz, to by były mega śliskie, jak na lodowisku. Ale tak, teraz to bez problemu, normalnie. Ciekawe, co to. Tak, i taką rączkę ma, widzisz? Tak, rączki ma na dole. Takie łapki, dobrze, łapki ma na dole. Ciekawe. No i tu słuchajcie, tam już widać tą plażę. Ona jest kosmicznie olbrzymia i kosmicznie skomercjalizowana. Dlatego, kurczę, zapomniałem, jak ono się nazywa. Zaraz wam powiem. Więc tak, droga musi być dołem zorganizowana, dlatego że tu już mamy prywatną posesję, więc nie możemy komuś przez chałupę przejść, a przedostajemy się na tamtą plażę, więc tylko i wyłącznie dołem. Dobra, idziemy po wodzie w takim razie. Jesus. No i zobaczcie, doszliśmy na plażyczkę. Tu jest ta chałupa, którą musieliśmy ominąć. No i proszę, jest piękna, prywatna, malutka plażyczka. Tu sobie wszyscy snurkują. My też może sobie dzisiaj posnurkujemy, a dlaczego nie? Co nam szkodzi? To co, spacer po plaży, Adrianka, teraz? No ale to co, wracamy górą? Wszystko na to wskazuje, że my z tego miejsca będziemy jechali. Raczej decyzja zapadła. Czy inaczej, Boże, sorry. Wszystko na to wskazuje, że my na tym miejscu będziemy nocowali. Nie zwracać uwagi na te śmietniki. Pani ładnie je opróżnia. Już wszedłem na rowerek i jedziemy zwiedzić okolice. Początek naszej trasy jest taki fajny. Dlatego, że tutaj jest ścieżka rowerowa po dwóch stronach i ona chyba będzie szła na całej długości. Oni są tutaj przygotowani na rowerzystów.
Więc lecimy teraz w kierunku mariny, a potem w kierunku tej latarni, co tam jest. Przy marinie, jak jedziemy na marinę, jedziemy wzdłuż mariny, to ścieżka rowerowa się kończy, a tak naprawdę się tutaj w ogóle nie ma żadnego ruchu, więc jest elegancko. Dobra, słuchajcie. Teraz akurat już drogą jedziemy, ale przejeżdżamy wzdłuż mariny, którą tutaj widzicie. My jedziemy do samego końca. Ja mam nadzieję, że widzicie ten szczyt tam. Na niego będziemy starali się wjechać zaraz. Ogólnie to minęliśmy marinę, jak widzicie. Zaraz za mariną. Aha, tu jest cała masa możliwości do wynajęcia katamaranów. Z tego co widziałem, to katamaran na przykład kosztuje 900 euro za cały dzień. To chyba była taka najdroższa opcja. No, bo te wszystkie łódki, motorówki to tutaj były chyba w tych samych cenach, gdzie są zawsze. Więc tak mniej więcej wygląda ta marina. Ona jest dosyć pokaźna. A my śpimy dosłownie przy marinie z drugiej strony. No i tutaj do marini od tej strony jest kolejna plaża. Jak widzicie, można już sobie tutaj na kolejną plażyczkę podejść albo przerowerować. Bardzo ładna, z taką wieżą. Tam nie wiem, czy tu jak będziemy wracać, to może tam pojedziemy, no bo teraz taka wyzwanie przed nami. Dojechaliśmy rowerkiem do takiego oto miejsca. Się wydaje, że to jest taki punkt widokowy, raczej na pewno. Zaraz sobie tutaj sprawdzimy pod tytułem co dalej z tego miejsca, bo tam widzę, że tam mamy daleko, daleko. Tutaj jest jakaś tajna plażyczka. O, tam jest tam kamper. No jak jest tam kamper, to jest dobrze. To już mi się podoba. Jak to jest kamper. Chociaż nasze dzisiejsze miejsce też jest torpeda. Dobra, już patrzymy, gdzie my teraz jedziemy. No a my się wspinamy taką dróżką do góry. Ona jest na razie lekko pod górkę, więc daje radę. No a przed nami jeszcze 1,5 kilometra. Mam tu teraz taki odcinek w dół i w ogóle się nie cieszę, dlatego że ja wiem, że to za chwilę będę musiał jechać pod górę. No zawsze jest fajnie tylko w jedną stronę. Dojechaliśmy do takiego miejsca i powiem szczerze, no plan był, żeby wjechać na tą latarnię. No ale chyba, kurczę, drogi pomyliłem, bo mi się droga skończyła i droga zamieniła się w taką wąską ścieżkę, która też tutaj się kończy. Więc bardziej jest to chyba droga trekkingowa. Kurczę, wiecie co? Ja wypuszczę drona i zobaczymy to z tej strony. Więc zobaczcie sami, ta droga już nie jest na rower. Ona być może jest na taki trekking, którego można sobie przejść, no bo ewidentnie jest tu ścieżka. Rowerem nie ma sensu. Jeszcze przejdę tutaj kawałek, ale jeśli chodzi o tą latarnię, o kurczę, powiem wam, nie da się tędy przejść, bo mi się jeszcze rower ugrzązł. O fuck. Dobra. Przeszliśmy, ale powiem wam tak, że koniec tej wycieczki, a mi się kończy w tym miejscu, bo już nie będę się przedzierał rowerem z tego miejsca tutaj. Puścimy drona i zobaczymy, gdzie my jesteśmy.
Okazało się, że tamta latarnia to niestety jest inna wyspa, trzeba na nią upłynąć. A my tak naprawdę dotarliśmy już na sam koniec, zresztą zobaczcie sami. Tutaj jesteśmy, tam dalej już nie ma żadnej drogi, więc ta ścieżka, którą będziemy się przebijać, to już jest taka typowo trekkingowa. Ja tak myślę, że może tędy pójdziemy. Tak. Dobra, idziemy tędy górą, żeby było ciekawiej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przez totalny przypadek wyszliśmy w to miejsce, bo myślałem, że to jest skrót, ale jednak to jest taki wyjście na taki widok, tak? Tam stoją te kampery, tam jest ten taki dzikus kamperowy, praktycznie taka mekka vanlifersów. Spróbujemy zaraz tam pojechać, w to miejsce. Zresztą dobra, nie ma co tracić czasu. Takich widoków jak tutaj na załączonym obrazku jest po prostu co metr. O. Teraz uwaga, najważniejsza rzecz. Jeżeli rower, to tylko elektryczny, bo naprawdę można wypluć tutaj zdrowie. A jeżeli będziecie skuterem, to nie wszędzie on wjedzie, jak widzicie na załączonym obrazku, tak? Więc skuter gdzieś się tam zostawia i resztę się idzie. Bo rower jeszcze tutaj jestem w stanie podprowadzić, łudząc się, że ta ścieżka gdzieś tam na drugą stronę nie wyprowadzi. Jakbym był skuterem w tym momencie, to po prostu skuter bym musiał zostawić gdzieś tam na dole. No są tu takie ścieżki w prawo, w lewo, nie wiadomo, którą iść. No ja wybieram zawsze tą taką trudniejszą. Nie wiem dlaczego, ale tak już jest. Nie zawsze w życiu jest łatwo. Ale żeby nie było, to nie znaczy, że trudniejsza jest lepsza. Może lepiej smakuje na końcu. No i tak jak w tym przypadku, szliśmy tą ścieżką, która trekkingowo jest idealna, no ale na rower to jest jakaś rzeźnia. No i chyba raczej będziemy musieli się wrócić, bo nie ma sensu się tędy. Więc jak mówiłem, trudniejsza nie zawsze jest fajniejsza. Schodzimy. Powiem wam tak, jak się zejdzie z tej głównej drogi, takiej w cudzysłowie, co auto może przejechać, to jest taki typowy trekking i z rowerem naprawdę jest trudno, bo ja go w niektórych miejscach musiałem nieść. Więc jaka taka ścieżka już tam prowadzi pod górkę, to ja sobie ją odpuszczam, idę tą szerszą, licząc, że dojdziemy do drogi, no bo dostałem tu trochę wciry. W temperaturze takiej 30 stopni niesienie roweru w powietrzu, gdzie wiatr nie wieje, nie jest fajne, ze mnie ucieknie. No i teraz gdzieś tam będę liczył kilometry, ile do najbliższej plaży, żeby po prostu wejść do wody i się mocno ochłodzić. Temperatura jest tutaj już taka, słońce jak na pustyni zabija. To był w Maroku, to wie. Dobra, ja się tu zatrzymałem, żeby wam mniej więcej to pokazać. Teraz podprowadzę rower, ale zwróćcie uwagę, że drogi na Sardynii są mniej więcej takie tutaj jak te. Więc jak będziecie chcieli gdzieś tam kamperem sobie na dzikusa zjechać, to na pewno upewnijcie się, przynajmniej na Park Fortnite, że na końcu drogi ktoś tam już kiedyś był kamperem i najlepiej taką półintegrą. Bo jeszcze są blaszaki terenowe, takie typowo terenowe z wysokim zawieszeniem, to one tutaj idą jak po asfalcie. No, dzisiejsza moja wycieczka daje mi w kość, czuję to masakrycznie. No ale żeby nie było, to sapię na potrzeby filmu, bo to nieprawda, że jestem zmęczony. Aha, do tamtej latarni, co tam jest na górze, tam nie wyjdziemy, bo tam jest zona militare, wojskowy punkt obserwacyjny. No, zobaczcie tą miejscówkę na dole. To jest ta mekka vanliferców, co wam mówiłem. Ja tak myślę, że my spróbujemy się na niej zameldować, ale chyba tak późnym popołudniem. Raczej wszystko na to wskazuje, że tutaj wylądujemy na jutrzejszy dzień.
dotarliśmy pod fortecę, że to nie jest forteca, to jest plaża, którą widać z tej fortecy. Z tego co widzę, to jest Forteca Vecchia. Ona jest nawet czynna od 9 do 12.30. Czyli jest tu ktoś, z kimś można zwiedzać, albo ktoś, kto tam wpuszcza do środka. No, ja tam nie miałem na myśli, żeby ją tam zwiedzić, ale z racji tej takiej trasy trekkingowej. O kurczę, teraz mnie tutaj zaskoczyli. Czym mnie zaskoczyli? Patrzcie się. Tu jest impreza. No, muszę powiedzieć, jak ktoś tu robi jakiś tam koncert w tym miejscu, no to musi być naprawdę fajne. Fajne miejsce pod względem gdzieś tam wieczorem. Co to jest? Są tu jakieś ceny 5 euro, 3,50. Chyba chodzi o wejście na te koncerty, tak? No jest tu cała masa ławeczek z tej strony. Z widokiem, uwaga, na zachód, bo po tej stronie jest zachód słońca i faktycznie tutaj wieczorami przesiadują sobie na zachód. Przyznam, że jak się jest już tam ponad 3 tygodnie na Sardynii, no to można sobie niektóre zachody już odpuszczać. No bo jak jesteśmy gdzieś tam tydzień, to wiadomo, trzeba korzystać, bo człowiek zaraz wyjeżdża. No ale jak jesteśmy taki dłuższy okres czasu, to jest inaczej. No, w cieniu jest różnica temperatur bardzo duża. My idziemy, Robert żeśmy tam zostawili, ale nie podejrzewam ich. Dobra, i tutaj jest też forteca Vecchia, wejście od tej strony, więc może sobie zobaczymy od tej strony. Nic mi tam ręki nie... Tak to mniej więcej wygląda. Kurczę, ja wam powiem tak, za dużo krat. Stanowczo za dużo krat, jakby jakieś lwy i tygrysy wypuszczali tam. A tam jest taka mała arena gladiatorów. O kurczę, takie spektakularne walki gladiatorów, tudzież gladiatorów z tygrysami. Prywatne takie. No może to tak być. Dobra, lecimy na rower i tym razem zobaczymy, gdzie nasza trasa poniesie. No i zobaczcie, wylądowaliśmy rowerkiem na tej plaży, tej głównej plaży, dosłownie w samym środku. W samym środku spróbujemy tam dojść do tych kamulców. Fajnie by było mi gdzieś rower tu zostawić, porzucić i iść sobie. A człowiek gdzieś ma takie głupie przyzwyczajenie, że zaraz mu tu go dźwiękną. Chociaż tam widzę, że rowery stoją, więc jest szansa. Dlaczego chcę tutaj pójść? Bo z tego miejsca zaraz będziemy puszczać drona. Ta plaża jest olbrzymia i ja właśnie muszę wam pokazać, jak olbrzymia. Bo to słowo olbrzymia to jest mało powiedziane. A musicie zobaczyć, jak potężnie jest olbrzymia. Tu mamy bardzo ładnego beach bara. Tu są leżaki od tego beach bara. Widzicie, takie ekskluzywne, eleganckie leżaczki. Nie takie czobońcie. Tutaj jest sklep wystawiony, a my pójdziemy w tamtą stronę. Popchamy rower, niestety. Ten kawałeczek tutaj wygląda naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że uda mi się drona stąd puścić. Pójdziemy sobie tam, gdzie za bardzo ludziom nie będzie to przeszkadzało. Chociaż oni są tu wszędzie.
tego miejsca żeśmy puścili dronika, polecieliśmy tam do samego końca nad plażyczkę. Tam jest bardzo fajny parking. Być może na nim też będziemy. No oczywiście polecieliśmy tam jeszcze do samego końca. Tak naprawdę ta plaża, która jest po tej stronie, tutaj gdzie są ci wszyscy ludzie, jest taka najbardziej topowa. Czekajcie, bo my teraz tutaj idziemy i mam nadzieję, że nie będzie żadnych golasów, bo to trzeba uważać na golasów. Ale można filmować, jest bezpiecznie. Słuchajcie, no tak wygląda plaża w październiku, około 13 października w piątek. Tak, dzisiaj jest piątek 13. Tak mniej więcej wygląda plaża w październiku na Sardynii. Jak widzicie na załączonym obrazku, ludzie uprawiają leżing i smażing. A ta plażeczka jest bardzo fajna, bo przez dość długi obszar jest tutaj łódko. Tak, po kolanka. Więc jak sami widzicie, cała masa dzieciaków tutaj się kąpa. No dobra, jestem za daleko. Zaszedłem, widzę, bo to jest ta knajpa, taka fajna, ekskluzywna. A ja powiem, muszę przez nią przejść po rower. Słuchajcie, pokażę wam, jak praktycznie zawsze kończymy wieczór. Więc najczęściej od tej strony zachodniej wystawiamy sobie foteliki. No i siedzimy, patrząc na zachód słońca, tak jak tutaj ci państwo, jak tam ci państwo. I tak samo nasze stanowisko do obserwowania zachodu słońca już praktycznie jest przygotowane. Adrianka tam jeszcze szykuje lampki na dzisiejszy wieczór.